Filozofia współczesności i jej związki z literaturą. Tematem tego edukastu jest przedstawienie najważniejszych koncepcji naukowych, które pojawiły się w dwudziestowiecznej filozofii i psychologii. Ich znajomość będzie dla Ciebie bardzo ważną wskazówką interpretacyjną i pomocnym kontekstem. Otrzymasz wtedy dodatkowe punkty za wypracowanie maturalne. Musisz jednak wiedzieć, że nie jest prawdą twierdzenie, iż literatura ilustruje tylko pewne pojęcia naukowe. Stanowi ona rzeczywistość rządzącą się swoimi prawami, przede wszystkim prawem fikcji literackiej. A odkrycia naukowe i literackie bardzo często przebiegają równolegle. Niemniej dobrze jest znać główne założenia filozoficzne i psychologiczne, by lepiej rozumieć świat utworów literackich, motywacje bohaterów czy metody kreacji świata przedstawionego. Za chwilę poznasz założenia dwudziestowiecznej fenomenologii, egzystencjalizmu, behawioryzmu, psychoanalizy i katastrofizmu. Wysłuchasz także sugestii, w których tekstach literackich XX wieku możesz wykorzystać wiedzę na ten temat. Zapraszam. Behawioryzm. Wysłuchaj edukastów dotyczących medalionów Zofii Naukowskiej i cyklu opowiadań Tadeusza Borowskiego pod tytułem Pożegnanie z Marią. Z pewnością zwrócisz uwagę na charakterystykę sposobów narracji w tych utworach. Została ona nazwana narracją behawioralną. Rodowód tego pojęcia tkwi w behawioryzmie Johna Watsona. Dla tego uczonego nie istniała świadomość człowieka. Wiedzę na temat jednostki zyskujemy tylko i wyłącznie poprzez badanie jej zachowań. To dość szokujący wniosek, zwłaszcza, że mówimy o psychologii, dla której ludzka świadomość była pojęciem fundamentalnym. W watsonowskiej psychologii ważny jest tylko bodziec zewnętrzny i reakcja człowieka na ten bodziec, czyli konkretne zachowanie. Podlega ono następnie bardzo szczegółowemu opisowi, na podstawie którego wyciągane są określone wnioski. W świecie apokalipsy spełnionej, w świecie opowiadań Naukowskiej i Borowskiego, w rzeczywistości wojennej i obozowej ludzie przyjmowali różne postawy, czasem dość skrajne. Narracja behawioralna umożliwia twórcy pewien dystans wobec bohatera. Wymaga braku komentarza. Stwarza to okazję dla czytelnika, aby sam wyrobił sobie zdanie na temat motywacji bohatera, ocenił jego zachowanie w kontekście określonej sytuacji. Psychoanaliza Zygmunta Freuda. Na początku XX wieku Zygmunt Freud, wiedeński psychiatra, określił topografię ludzkiej psychiki. Była to rewolucja w dziedzinie psychologii. Pierwsza topografia dzieliła psychikę na dwie sfery – świadomość i nieświadomość. Nieświadomość dochodzi do głosu głównie w marzeniach sennych. Sen ujawnia treści wstydliwe, urazy psychiczne i kompleksy głęboko skrywane przez człowieka. Dzieje się to za pośrednictwem symbolu, bowiem nawet we śnie działa mechanizm cenzury świadomości, która nie chce dopuścić do głosu treści w stanie czystym. Druga topografia dzieliła ludzką psychikę na trzy sfery. It, czyli to, treści niecenzuralne, erotyczne, wykazujące związki człowieka ze światem natury. Ego, czyli ja świadome i superego, ja idealne, doskonałe. W tej sferze mieściły się wszelkie normy, nakazy i zakazy kulturowe. Ego prowadzi zatem ustawiczną grę z tymi dwiema sferami. Natura i kultura nieustannie toczą walkę o panowanie nad jednostką ludzką. Teoria Freuda zainspirowała twórców literatury i sztuki XX wieku.
W sztuce pojawiły się surrealistyczne, czyli nadrealistyczne wizje, będące próbą plastycznego zapisu marzeń sennych z ich bogatą symboliką. Podobnie w literaturze psychologia stanowiła bezpośrednie źródło inspiracji, zwłaszcza w powieści psychologicznej. W tym kontekście zwróć uwagę na edukasty prezentujące następujące utwory literackie. Sklepy cynamonowe Brunona Schulza, Cudzoziemkę Marii Kuncewiczowej, Proces Franza Kafki. Odnajdziesz w tych tekstach bezpośredni wpływ psychoanalizy na kreację świata przedstawionego utworu. Egzystencjalizm. Z filozofią egzystencjalną musisz kojarzyć nazwiska następujących uczonych: Martina Heideggera, Karla Jaspersa, Jeana Paula Sartra i Alberta Camusa. Głównym założeniem myśli egzystencjalnej jest bowiem przekonanie, że człowiek istnieje tylko i wyłącznie dzięki własnym wyborom. Dokonuje wyborów, ale równocześnie ponosi ich konsekwencje. Nie istnieje żadna instancja nadrzędna, na przykład Bóg, wartości, idee, która wskazywałaby drogę. Ludzie wobec własnych wyborów pozostają samotni. Dodatkowo ludzkie istnienie jest absurdalne, bowiem egzystujemy w pustce, każdego dnia zbliżając się do śmierci. Sartre twierdził, że egzystencjalizm jest humanizmem. Dzieje się tak dlatego, iż egzystencja wyprzedza esencję. Oznacza to mniej więcej następujący fakt. To my sami tworzymy siebie. Żyjąc, dokonujemy pewnych wyborów, które decydują o tym, kim się stajemy w przyszłości. Człowiek nie posiada stałych cech. Będzie tym, kim sam siebie stworzy. Jest to oczywiście zadanie heroiczne, zwłaszcza w perspektywie pustego nieba, czyli absolutnego braku jakiejkolwiek wartości nadrzędnej. Myśl egzystencjalna bardzo mocno oddziałała na pisarzy XX wieku. Przede wszystkim musisz zwrócić uwagę na powieść Alberta Camusa pod tytułem Dżuma. Jej fabuła jest literackim obrazem filozofii egzystencjalnej. Poza tym elementy tego myślenia odnajdziesz w Procesie Franza Kafki, Ferdy Durkę Witolda Gombrowicza. Wysłuchaj oczywiście odpowiednich edukastów, które szczegółowo wytłumaczą ci, jak wykorzystać ten kontekst interpretacyjny. Fenomenologia. Twórcą fenomenologii był niemiecki matematyk Edmund Husserl. Fenomenologia była metodą powrotu do samych rzeczy, danych dzięki spostrzeżeniom zmysłowym. Chodziło o zawieszenie całej dostępnej wiedzy o tych przedmiotach. Narzędziem służącym takiej percepcji, czyli przyjęciu świata, była zdaniem Husserla intuicja. Fenomenologia służyła przede wszystkim nowoczesnej poezji. To w poezji świat objawia bowiem swoje niezwykłe oblicze. Wrażenia zmysłowe budowane na drodze intuicji stanowią często tworzywo literackiego obrazowania. Katastrofizm. Oswald Spengler jest autorem rozprawy Zmierzch kultury Zachodu. Stawia w niej tezę, że każda kultura zamienia się z czasem w cywilizację. Okres kultury jest czasem rozkwitu, narodzin wartości i pojęć budujących dany krąg kulturowy. Okres cywilizacji to czas marazmu i schyłku. Był przekonany, że kultura europejska osiągnęła fazę cywilizacyjną. Przewidywał, że ludzie będą żyli w wielkich, anonimowych skupiskach, ogromnych miastach zwanych megalopolis. Społeczeństwo zastąpi masa, a nadrzędną wartością stanie się konsumpcja i pieniądz. Człowiek wyrzeknie się własnej przeszłości, tradycji, kultury. Metropolia zastąpi mu bowiem ojczyznę. Nie będzie czuł z nią żadnych więzi, oprócz chęci dostatniego i wygodnego życia. Zastanów się nad odkryciami Spenglera w dziedzinie filozofii i spróbuj odnieść je do współczesnego świata i rzeczywistości, w której żyjesz.
Ta wizja Szpenglera przyczyniła się do wzrostu nastrojów katastroficznych wśród pisarzy XX wieku. Dodatkowo pierwsza i druga wojna światowa potwierdziły te obawy dotyczące świata w fazie cywilizacyjnej, który zmierza ku upadkowi. W tym kontekście zapoznaj się z edukastami dotyczącymi literatury lat wojny i okupacji, na przykład z twórczością Tadeusza Różewicza, Tadeusza Borowskiego i Zofii Naukowskiej. Pamiętaj, że to zestawienie najważniejszych koncepcji naukowych, filozoficznych i psychologicznych stanowi jedynie podsumowanie. Musisz umieć zastosować tę wiedzę, interpretując konkretne teksty literackie. Jeżeli uważasz, że opanowałeś tę wiedzę, spróbuj rozwiązać poniższy test. Jeżeli chcesz powtórzyć te podstawowe wiadomości, oglądnij edukast jeszcze raz. Życzę powodzenia i dziękuję za uwagę.